Witam na kanale Pieski Preriowe. Oto siódmy odcinek z naszej gry o nazwie Euro Truck Simulator 2. Witam. W dzisiejszym materiale, niestety, bądź niestety bez wyderki, zajmiemy się troszeczkę malutkim kursem, do którego mamy 71 km. Ja go nawet teraz pokażę. To jest taki o kursik. Mamy na dojechanie godzinę 48 minut, więc musimy się śpieszyć. Ale mam nadzieję, że zdążymy. Włączę sobie światełka tylko. I jesteśmy w nowej ciężarówce, w nowym Volvo. Oraz w nowej Scanii. Tak, oraz w nowej Scanii. Jeszcze nie miałem możliwości przejechać się tym Volvo. Niestety ma 12 biegów, czyli coś, czego nie lubię. Wolę 6-biegową, bo lepiej mi się po prostu tym jeździ. Zauważyłem w ogóle, że tutaj silnik głośniej trochę chodzi. Mam nadzieję, że mnie tutaj nikt nie skasuje za prędkość. Kurczę, muszę sobie chyba przyciszyć ciężarówkę, silnik. No, możesz trochę, bo ja tak... Ja słyszę, że jest trochę głośniejszy niż był wcześniej. Prawie miałem kolizję z innym pojazdem. I co, żeś prawie narobił? Okej, wiesz co? Muszę wolniej jeździć trochę. No. I po co tak szybko jeździsz? No, spadł śnieżek. Jest fajnie. Właśnie jest blisko. Jeszcze pokażę. Mamy taką Unię Europejską, taki znaczek tej Unii Europejskiej na malowaniu. Muszę przyciszyć tą ciężarówkę ewidentnie, bo obawiam się, że będzie mnie zagłuszała, ale to wyjdzie w praniu. Przez te zaśnieżone drogi nie widzę całkowicie pasów. No. To jest problem akurat. Znaczy zależy dla kogo, nie? No, ale tak to jeśli chcesz tak bardziej przepisowo jeździć, no to jest delikatny problem, bo nie widzisz tych pasów. Ale kurczę, zrywa się ta ciężaróweczka, jednak te 460 koni mechanicznych robi swoje. Ja mam skromne 370. A, bo my skręcamy tu. No to ostrzegaj wcześniej. Ja sam, kurczę, nie spojrzałem, wiesz? No ładnie. Sam nie spojrzałem. Oczywiście możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tych nowych ciężaróweczkach. Pamiętasz może? Braliśmy stąd kiedyś chyba zlecenie poza materiałem. No pamiętam, co usiłowaliśmy dojechać pół tak. Godziny tu. Tak. Jeszcze może wspomnę o naszym małym planie. To jest głównie mój mały plan. Kiedy zakończymy nagrywanie Euro Truck Simulator 2, zwiedzimy co się tylko będzie dało. To na jego miejsce będę chciał ustawić SnowRunnera. SnowRunner jest jako... lepszym odpowiednikiem MudRunnera, moim zdaniem. Chyba SnowRunner, kurczę, ten śnieg, śliskie drogi i inne takie. Podobały mi się strasznie tu liczniki w tym Volvo. Widzę, że będę musiał troszeczkę oddalić kamerę sobie i ustawić wszystko. Właśnie, bo jeszcze nie ustawiałem tego. Bo ja jeszcze nie ustawiałem tutaj kamery, ale nie jest najgorzej. Mam nawet takie... No, tutaj trzeba skręcić.
No i zahaczył. I zderzak. Musiało kiedyś być nawet lepiej niż teraz, bo później byłoby mi lepiej, że teraz, bo później byłoby mi tego... Szkoda. Tak. Przyjmujemy zleconko, jest bardzo dobrze płatne, a więc opłaci nam się. To jest, o cholera. To jest pierwszy kurs z tymi ciężarówkami, ale mam problem. Jaki problem? Czy wiesz, ile to ma członów? No. Dwa. Fajne, takie fajne. Uważaj, stój. Aha, nie klikam. A co u ciebie tam stoi na czopa? To tylko gra. No. Nie, bo ja na przykład nie widzę tej twojej naczepy, dopiero jak ją, no, będziesz miał na ciężarówce, to będę widział. Mam dość mocne takie te drgania kabiny. No, ja swoją naczepę już pobrałem, a ty? No, też czekam, aż wyjedziesz. To daj mi chwilę, bo reguluję ciężarówkę. Dobra. No, to tylko 18 ton jest. Bardzo mi się podoba to słowo tylko. No tylko. Spokojnie, to już to masz głowę, 18. Dasz radę. Mam nadzieję, że dam radę. Mam nadzieję właśnie, że będzie lepsza ta ciężarówka niż ten poprzednik. O se kurwa, dałem kuleczkę, która zasłania mi przednie lusterko. Super. Okej, okay. Możemy jechać chyba, nie? Tak. Wiesz co? Mam delikatne obawy, że to nie pojedzie. Nie no, musi pojechać. Nie było aż tak. Tak, 12-biegowa skrzynia biegów. Przed wyjazdem jeszcze wyciszę silnik. Jednak 12 biegów robi swoje. No bo widzisz, 12 biegów jest właśnie do takich ładunków. Troszeczkę lepiej. No. Tutaj trzeba uważać bardzo, żeby się złożyć na tym zakręcie. Wiesz co, nie miałem problemu. A później zobaczysz, jak będą na przykład jakiś ruch drogowy większy. Bo tutaj nie ma na razie. No to z tymi długimi może być problem, naczepa. Niech ruch drogowy uważa na nas, a nie na nich. No w sumie też można i tak. No prawo dżungli, prawo ciężarówki, wygra silniejszy. I większy. Także tak, dlaczego zdecydowałem się na... Jest jak mi piszcie w pokoju. Wpuść go. Albo wyp... A gdzie? Nie mam gdzie. Właśnie do budy.
popełniłem małą głupotę. Nie spojrzałem w ogóle, czy nie jedzie coś z lewej strony. Dlaczego wybrałem starszy model Volvo? Bo mi się bardziej podoba na chwilę obecną. Kiedyś nowy będzie, ale jeszcze nie teraz. Wiesz co? Skręcimy sobie na stację benzynową, którą będziemy mieli po drodze, okej? Okay? Zatankować musisz, czy przerwa? Przerwa. Okej. Okay. To od razu ja sobie zbiję. Hamujemy, skręcamy. Ja dopiero się rozpędzę. Wyrobiłem. To masz jeszcze jeden zakręt do wyrobienia. No to na spokojnie. O, tutaj na lewo będziemy jechać. Wypuśćcie mnie, jaki miły. Fajnie tutaj fajnego klimatu dodają te śnieżne drzewa. W ogóle wszystko, całość pokryta śniegiem dodaje fajnego klimatu. Nie, że tylko drogi są, bo no, jakby były tylko drogi, to tak sobie to by wyglądało, a że jest wszystko pokryte, no to nawet ładnie. Jeszcze drożej? Nie ma mowy. Wiesz co, żeby tutaj no. Się postawić przy boku, może właśnie delikatnie złamać, albo nie. Nie, jak wiedziesz prosto, to będzie git. No i teraz wyprostować jest git. No. Na chwileczkę robimy cięcie. Okej, udajemy się dalej. Ty sobie zrobisz przerwę tu, czy nie? W sensie... Tak. Oj, ja to chyba się nie złamę. Ja tu powolutku będę jechał, czekam na ciebie.
żebym za bardzo się przytulił do tego sena, mi pali. Tylko nie skoś tego. Nie skosiłem, udało się. Wyrobiłem się, jesteś ze mnie dumny? Oj, bardzo tak, tak, tak. 182 km mam do przejechania jeszcze. Machindrum nabiera tempa. Tutaj co jakiś czas widać takie te żółte pasy. Już się chyba skończyły, ale było widać je. Aktualnie jestem przy tych żółtych pasach. I one akurat fajnie są widoczne. Ja się więc rozpędzam. Szkoda, że w Eurotracku nie dodają właśnie śniegu, tak jak w GTA, jak w Red Dead Redemption, online. Na czas zimy, czy tutaj grudnia, jest modyfikacja oficjalna śniegu, gdzie jest na przykład w Trackers MP wgrana normalnie. Ale to w Trackers MP. I to coś innego. No. Ale każdy, kto chce, sobie może pobrać, tak jak my, na przykład. Powiem tak, fajnie, fajnie jeździ ta ciężaróweczka, te nowe Volvo. Jeździ się tym mega przyjemnie, chociaż troszeczkę głośniejsza jest. To jednak no fajnie, fajnie bryka. No, trochę ma więcej koni od tamtego poprzednika. Zgadza się, zgadza się. Ło. No teraz znów są żółte pasy. Ale to tylko przez chwilę, wiesz? Tutaj fajnie wyglądają rejony całej Finlandii. Kurcze, które zawsze były takie zielone, ładne, a teraz są pokryte śniegiem, jest biało. No właśnie, może znajdziemy ten miejsce rozgrywki My Summer Car. To też Finlandia. To są może do drugiej serii się załapiemy. Jak to ci, którzy jechali ciężarówkami przez Finlandię i spotkali tego Samsula, czy jak to tam się nazywa te auto? Satsuma. Ja się kontaktowałem mailowo z twórcą, no i już niedługo Wintercar zawitał nas na kanale. Oj, tak tak. A to będzie prowadzone jako kontynuacja My Summer Top Car, czy jak? Zobaczysz. Kurde, nie udało się już żadnych informacji. Będzie na pewno to w późniejszym roku. To już nie będzie rok 1995, tylko już chyba coś z dwójką na początku. No. No niestety nie wyhamowałem. Mogę ci zdradzić, jaka będzie postać główna. Jaka? Mów. Taka sama jak w My Summer Car. Chyba, że ktoś będzie chciał stworzyć sobie inną. O, czyli Pamiętaj, że to każdy wybiera sam, jaką postać tworzy, nie? No. I myślę osobiście, że My Winter Car będzie tak samo. Ale zapierdala te Volvo. Ja tutaj strach po tym śniegu cisnąć tyle, ale jedzie fajnie. Nie ma problemu z rozpędzeniem się do racjonalnej prędkości. I to tyle ton ładunku ma. Ja tam sobie jadę z tyłu. Kot zaczepia mnie łapami. No, mój piesek na łóżku i drze mordę. Nie lubię mojego kota. Zgadnij, co zrobił. No to nie jest. Co zrobił? Odpięła mi klawiaturę. Nie wiem, delikatną kolizję. Czyli nie jesteś za mną? Jestem za tobą, tak kawałek. Ale przed chwilą mi odpięła klawiaturę i... Ja poczekam na ciebie. Skręt! O cholera! O kurwa! 0% zrobiło się nagle 19% wchodzeń. Wiesz co? Kochany kotek. Hamuj przed tym skrętem. Dobra.
Ja udawałem przed chwilą ciągnik rolniczy w polu. Zaorałeś może coś? Tak, na szczęście uszkodzeń nie ma. Ten to ma fart. Ja tu jadę 40 na godzinę, czekam na ciebie. Ok. O, zakręt. Fajny. Przestrzelisz czy nie przestrzelisz? Nie przestrzelę, bo widzę go. Wiesz, ja też widziałem. Widzenie to jest tylko jedno. O, też fajne, jak mamy ten śnieg, no to już przy godzinie 16 zaczyna się robić ciemno. Działa coś, no, strefa czasowa. Mhm, no. Wiesz, czego mi brakuje? Brakuje mi GPS-a tutaj w środku. To jest taka rzecz, której... No ciężko, tylko... Nie, żebym go w ogóle wcześniej używał, ale już na przestrzeni najbliższych odcinków myślę, że wpadnie modyfikacja na zupełnie inny HUD. I wtedy owy GPS będzie bardzo przydatną opcją. Ja na przykład mam zamontowany taki tablecik na przedniej szybie w lewym dolnym rogu. No, policja se kontroluje kogoś na zakręcie, tutaj uważam. Bo nie rozstawili trójkąta ani niczego. Skąd? Nie wjeżdżać w nich mam. Postaraj się nie. Najbardziej mi się tu chyba podobają liczniki teraz. Mam ładne, przejrzyste liczniki. I fajnie wszystko dzięki nim widać. Są duże, no i przyjemnie się z nich korzysta. No i o to chodzi. No. Jedziesz ty za mną, leczysz się? Tak, jadę. Jakby te policjanty nie mogli zjechać w tą poboczną drogę, tylko stanęli. No tak. Właśnie, jeszcze na zakręcie, tak. No. Kto im przepuścił na tej akademii policyjnej, to ja nie wiem. Kto ich tam postawił? Widzę za mną pewną skanię. Całą czarną. Z czerwonym orłem. Czarną? To Iveco. Ty, to Iveco. A. Jednak to jest Iveco. Albo co mnie ostatnio bardzo rozbawiło, czytałem sobie jakiś post na Facebooku. Gościu tam, nie pamiętam co dokładnie robił, ale coś w ciężarówkach siedział i pokazywał na przykład do Volvo coś, do Scani. Najbardziej co mnie rozbawiło to sposób, jaki postanowił napisać sobie Scani. Jak myślisz, Wiktorze, domyślasz się, w jaki sposób napisał? Domyślam się, że zrobił to tak samo jak tam, gdzie się śmialiśmy z tego, jest czerwona coś. Gdzie się śmialiśmy z tego, było napisane przez K. No. Nie wiem, co ci ludzie mają w głowach. Że mają logo z napisem na przykład Scania, a wpiszą inaczej. Tak jak się brzmi. A, to posłuchaj teraz. Posłuchaj i zamyśl się w moją tezę. No. Może on tak napisał dla osób niewidomych, które nie mogą tego logo przeczytać i zobaczyć. I napisał wymowę. To nie skup. Ciul z tym, że nie przeczytają tego i tak, ale... Gadasz głupoty. Przeczytają. Bardzo brawo. Jadymy! No właśnie nie jadymy, bo przede mną stoi i nic się nie... O, ruszył się. No i dojeżdżamy do celu, zostało 6 kmy. Kmy. Tak. 6 kmy. I 16 my czerwone, i my. Czerwone.
Jest byty 16:38. Nie, jest pyty 16:24. Wyprzedzasz mnie, nie wyprzedzasz? Chyba na lewy pas zjeżdżam. No zjeżdżaj, ja zwalniam. Zgodnie z techniką kierowania, jak zjeżdżamy na ten pas, drugi, to powinniśmy mieć taką samą prędkość, albo zwiększającą się. O, to jest to Iveco, o którym ci mówiłem. Który? O, te no, białe. Prawo. No, myślałem, że to ty. A tu jednak nie. Teraz popełniłem błąd. Wiesz jaki? Jaki? Wjechałem za sygnalizator, a nie mam tak naprawdę pewności i... A tu gdzie? Tam skanią. Wjechałem za sygnalizator. Niemiło z twojej strony. W sumie i tak byśmy się nie zmieścili w tym czasie, gdzie jest zielone. No niestety, tutaj te zielone trwa mało, mało. Ale spokojnie, poczekam na ciebie. Ja tutaj sobie jadę grzecznie, 30 na godzinę, 30 km na godzinę. I w prawo jest też sygnalizator, spokojnie. Moje ulubione. Czerwone, zielone. Szybciej, kurwa. Ale to ma potężny klakson. Nasz klient spodziewa się dostawy lada chwila. Mamy problem. Tak. Myślałem, że się dziecka spodziewa. A, bo my teraz robimy w DPD. Bo wieziemy paczki pocztowe. To już wiadomo, ja możliwe, czemu. Ja możliwe, że będę niedługo pracował w DPD. O, zrobisz recenzję? Pracę. Czerwone. Biera. Jest tu żółtą naczepą tak stanął, że nie wiem. Jeź ma zielony do skrętu. Faktycznie. Ty, odkryłem agencję towarzyską, kurwa, pracy. I tutaj będziesz miał skanie. Naprawdę? Ty kupowałeś chyba, nie? No w poprzednim materiale. Zachęcam do obejrzenia. Hamuj! Ogólnie w tym miejscu, jak już jechałem w to skanie, no to dostałem jeszcze mando. Na rozchodne z Wolwiakiem. No ale ta muzyczka jest taka głośna, musimy przyciszyć no. Chyba.
Odjeżdż. No. Jest to. Już, 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 już. O, a u mnie w kabinie zaczyna się robić świecąco. Jasne. Świecąco? Ta świecąco. Świecą mi się te neony, co mam zamontowane. Chłopcy sobie neony pomontował. Dobra. W tym materiale to chyba było na tyle. Dziękuję za obejrzenie. I widzimy się w następnym już. Chyba będzie to trio z wyderką. No miejmy nadzieję, że będzie to już z wyderką. Tak. Może wrócić z zimnych krajów. Tak, bo wyderka jest generalnie w zimnych krajach. I zwiedza tam sobie coś. Dobra. No to co? Pa, pa. Pa, pa.